jesteśmy bezpieczni. Siemano, Hubert Miściwojewski, ze mną Piotr Kuberski. Siema. Cześć. Piotrek, naprzeciwko ciebie staje wyzwanie w postaci Krystiana Bielskiego. Według mnie zawodnik mocno stawiający na swoją fizykę, zawodnik fizyczny, trenujący na co dzień w Arachionie Olsztyn. Kilka słów odnośnie twojego rywala, jak go widzisz? No, Krystian jest mega kompletnym zawodnikiem, już to też wcześniej wspominałem, jest mocno bijącym zawodnikiem. Z dobrym tlenem, pomimo swoich gabarytów i też tutaj muskulatury, ten tlen ma na 3 rundy, co pokazał w ostatniej walce, że idzie mu całkiem fajnie. Bijący się oczywiście, trenujący z mocnymi zawodnikami, no kompletny zawodnik. Gdzie byś upatrywał szans na ten pojedynek? Bo mi się wydaje, że te... Nie powiem tego. Nie powiesz tego. A co powiesz o jego ostatnim starciu? Z tego co pamiętam, to chyba był Piotr Walawski. Dokładnie tak. Znaczy wiesz co, ja też... zauważyłem, że Krystian jakby pierwszą rundę daje sobie tutaj troszeczkę się wystrzelać zawodnikowi. Też wyczuwa wtedy dystans. A Piotrek Walaski, no tutaj uważam, że zawsze gdzieś tam w każdej jego ostatniej walce, co obserwowałem, runda jest jego pierwsza zdobyta, ale później sobie idzie jakby bardzo mocno pod górkę i myślę, że też to był jakiś game plan tutaj ze strony narożnika, że po prostu gdzieś tam pierwszą rundę sobie przebiegać, przeskakać, dać się nawet jemu wystrzelać, żeby później to gdzieś skończyć. Dzisiaj mamy wtorek. Ważenie macie w piątek, walczycie w kategorii średniej. Jak idzie zbijanie wagi? No dobrze, dobrze. Zazwyczaj no, nie mam większego problemu z tym. Mam może tam z pół kilo nadwagi według planu, więc jest wszystko jak w najlepszym porządku. Powiedz mi jeszcze jedną rzecz. Na co dzień jesteś zawodnikiem Ancos MMA. Jak te przygotowania się przebiegły bez większych urazów? Zawsze jakieś urazy są, mikrourazy, ale czy nie było tych większych? Znaczy się mikrourazy setki, bo to jest zawsze tak jak mówisz, w każdym przygotowaniu coś się stanie, a to ręka wybita, a to kark naciągnięty, a to kostka skręcona, a to kolano zwichnięte, a to coś, bo tak niestety jest, ale tutaj no nie, jakby nie zawadziło to temu, żeby móc się mocno przygotować. Przygotowanie wiadomo u mnie w klubie, też z bardzo mocnymi zawodnikami, też z wielu zawodników tutaj przyjeżdżało do nas, też miałem okazję z czołówką Czech się złapać, z czołówką chyba z Słowenii, z tego co pamiętam, ty też chyba zresztą byłeś. Macie pakę niesamowitą, byłem, widziałem. Więc właśnie to jest u nas fajne, że po prostu nie trzeba jeździć po całej Polsce, żeby się złapać z obcokrajowcem jakiś, który zupełnie inaczej preferuje styl walki i to jest zajebiste. No właśnie chciałem poruszyć dalej temat twojego klubu, twoich sparring partnerów. Kamil Oniszczuk bił się z Krystianem Bielskim na gali ACA, wygrał przez TKO, z tego co pamiętam kopnięcie, high kick. Kamil pomógł dużo w przygotowaniach? Znaczy ja z Kamilem praktycznie w ogóle nie robiłem, ponieważ Kamil jest pół głowy wyższy ode mnie, więc zawsze starałem się łapać zawodników mniej więcej po kroju Krystiana i tak, takie zazwyczaj sobie dobierałem. Trener Kościelski będzie w narożniku? Jak zawsze. Powiedz mi jeszcze jedną rzecz, duża szansa i moim zdaniem być może ostatni krok przed walką o pas. Tak, zdecydowanie, choć no, nie ukrywam, nie będę wybiegał tutaj myślami o walki o pas, bo tutaj no, Krystian na pewno postawi mi bardzo wysoką poprzeczkę i wiem, że to będzie, no jest najcięższy zawodnik na dotychczasowej mojej karierze. Krystian też gdzieś tam tych skalpów ma troszeczkę więcej z mocniejszymi nazwiskami, nawet jeżeli przegrywa to z bardzo mocnymi nazwiskami. No Krystian będzie takim zawodnikiem tak niesprawdzianym dla mnie. Ale traktujesz to tak w swojej głowie jako eliminator, jako te... Zdecydowanie tak. No jestem tutaj po to, żeby walczyć o największe trofea. Piotrek, dziękuję ci bardzo za rozmowę, powodzenia w zbijaniu wagi. Odpoczywaj dobrze i widzimy się. Dziękuję. Na razie. Hej.